Kiedy nasi praprzodkowie spojrzeli rozumnie w niebo zimą i zobaczyli na niebie wspaniałą zorzę polarną, nie zdawali sobie sprawy, że obserwują zjawisko powiązane z czymś, co nazywamy teraz aktywnością Słońca. Kiedy nasi starożytni przodkowie obserwowali całkowite zaćmienie Słońca, czasem z przerażeniem, czasem obojętnie, i widzieli zimno świecącą koronę wokół czarnej tarczy Słońca, również nie zdawali sobie sprawy, że obserwują przejaw aktywności Słońca. Tu mamy przykład niedawno zrobionego zdjęcia Słońca w czasie całkowitego zaćmienia. Korona jest wprawdzie słabo widoczna, ale otacza tarczę Słońca. Widzimy również rozbłyski, wyrzuty materii. One również są przejawami aktywności Słońca. Również w starożytności już prowadzono obserwacje plam na Słońcu, przynajmniej zauważano plamy na Słońcu. Plamy na Słońcu można obserwować gołym okiem w niekiedy sprzyjających warunkach. Trzeba być ostrożnym, najlepiej robić to wtedy, kiedy Słońce jest tuż nad horyzontem, kiedy możemy spokojnie patrzeć na tarczę Słońca. W bardzo korzystnych warunkach, kiedy są bardzo duże plamy, można je zauważyć. I istnieją odnotowane w starych kronikach chińskich i koreańskich informacje o tym, że ówcześni obserwatorzy, to byli zwykle kapłani, jako że kapłani we wszystkich religiach byli nosicielami wiedzy i prowadzili obserwacje ciał niebieskich, że oni odnotowali obecność plam na Słońcu. W niektórych religiach czy w niektórych kulturach było nawet ryzykowne stwierdzenie, że Słońce jest zaplamione. Można było nawet stracić głowę, dlatego że Słońce było Bogiem i nie miało prawa mieć na sobie plam. W powiększeniu plama Słońca wygląda mniej więcej tak na tle tarczy słonecznej, która sama też nie jest jednorodna, jak widać, tylko jest bardzo niespokojna i dynamiczna. Oprócz tych najbardziej znanych przejawów aktywności, które były obserwowane przez Ziemię już od tysiącleci, obserwujemy teraz już za pomocą instrumentów cały szereg innych zjawisk na powierzchni Słońca, również wiążących się z tym samym zjawiskiem aktywności. Na Słońcu występują pochodnie, występują rozbłyski, występują łuki koronalne, występują wyrzuty materii, duże, silne wyrzuty materii, wyraźnie ukierunkowane. Pamiętamy, jak w latach 80. silny wyrzut materii ze Słońca dotarł do Ziemi i wywołał szereg uszkodzeń satelitów, a nawet pozbawił prądu na kilka godzin jedną z prowincji Kanady. I wreszcie do zjawisk aktywności słonecznych należy również wiatr słoneczny. Co to jest aktywność, skąd się ona bierze i dlaczego takie właśnie, a nie inne przejawy aktywności obserwujemy? Otóż aktywność związana jest z istnieniem silnych pól magnetycznych na Słońcu. Pola te odkryto na Słońcu mniej więcej na przełomie XIX i XX wieku i od tego czasu prowadzi się już systematyczne ich obserwacje. Wiemy o tym, że natężenia pól magnetycznych na Słońcu zmieniają się, nie są stałe. Cała powierzchnia Słońca jest niezwykle dynamiczna. Jest to związane z tym, że górna część Słońca znajduje się w stanie tak zwanej konwekcji, czyli energia z głębszych warstw przenoszona jest wraz z materią do powierzchni Słońca i tam oczywiście zachodzi proces, który przypomina gwałtowne gotowanie się. Na dnie warstwy konwektywnej, zgodnie z naszą obecną wiedzą, powinny powstawać pola, które są potem przenoszone do powierzchni. Jeżeli więc na Słońcu istnieje jakieś choćby słabe pole magnetyczne, powinno ono nawijać się na wewnętrzne warstwy Słońca jak nici na szpulkę. Następnie konwekcja porywa takie sznury linii sił pola magnetycznego, unosi je do powierzchni i tam, gdy sznur magnetyczny uniesie się nad powierzchnię Słońca, zachowuje się jak pęknięta
sprężyna ze starego zegarka. Rozwija się nagle w bardzo duży łuk i zachodzą wtedy bardzo intensywnie różnego rodzaju zjawiska dynamiczne, o których przed chwilą wspomniałem. Rozbłyski, ruchy materii, wyrzuty itd. Dynamikę powierzchni Słońca zauważono już bardzo dawno, jeszcze w czasach, kiedy instrumenty słoneczne były w powijakach. Na rysunku z XVII wieku widzimy, jak wiele zjawisk potrafiono już zaobserwować, nie tylko plamy słoneczne i pochodnie, ale widzimy taki charakterystyczny brzeg Słońca, który można nazwać płonącym stepem i tak czasami się go określa. Jest to gorąca warstwa atmosfery Słońca nazywana chromosferą. Ponad chromosferą rozciąga się korona słoneczna widoczna podczas zaćmień, najlepiej albo z przestrzeni kosmicznej, spoza atmosfery ziemskiej. Dynamika powierzchni Słońca powoduje, że dużo bardzo energii magnetycznej zostaje zdeponowane, zostaje zdysypowane w atmosferze Słońca i to powoduje podgrzanie chromosfery i później korony. Korona jest niezwykle gorąca, w koronie panują temperatury sięgające milionów kelwinów, a w miejscach, gdzie następuje chwilowy, na przykład rozbłysk, chwilowa dysypacja energii magnetycznej, temperatura tam może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów kelwinów. Tak gorąca korona słoneczna ekspanduje w przestrzeń. Możemy powiedzieć, korona po prostu paruje. Prędkości cząstek korony przy tak wysokich energiach są wyższe niż prędkość ucieczki ze Słońca i wobec tego cząsteczki wiatru, cząsteczki korony mogą swobodnie uciekać w przestrzeń, tworząc coś, co nazywamy wiatrem słonecznym. Ponieważ atmosfera Słońca, tak jak zresztą i jego wnętrze, zbudowane są z plazmy zjonizowanej, linie sił pola magnetycznego są, jak my to mówimy, wmrożone w plazmę. Jeżeli się porusza plazma, to porywa ze sobą linię sił pola magnetycznego. I wobec tego wiatr słoneczny, uciekając ze Słońca, porywa za sobą linię sił pola magnetycznego słonecznego. Ma to bardzo istotne, jak się okazało, znaczenie dla ewolucji rotacji Słońca. Ale nie tylko. Wiatr słoneczny ma również bardzo istotne znaczenie dla naszej Ziemi. W szczególności zorze polarne powstają dzięki temu, że na pole magnetyczne Ziemi trafia wiatr słoneczny. Tu na tym rysunku mamy zaznaczony kierunek przepływu wiatru słonecznego w kierunku pola magnetycznego Ziemi. Obszar, w którym pole magnetyczne Ziemi jest dostatecznie silne, żeby zachować swoją identyczność w stosunku do dużo słabszego pola unoszonego przez wiatr słoneczny, nazywamy magnetosferą Ziemi. I wiatr słoneczny, wiejąc z bardzo dużą prędkością, uderza w naszą magnetosferę, odkształcając linię sił pola magnetycznego od strony słonecznej, natomiast wyciągając linię sił naszego pola magnetycznego w kierunku odsłonecznym. Dzięki temu, że mamy pole magnetyczne i dzięki temu, że mamy magnetosferę, cząstki wiatru słonecznego nie trafiają w naszą powierzchnię Ziemi, tylko nasze pole magnetyczne tworzy tarczę ochronną zapobiegającą uderzaniu cząstek wiatru słonecznego bezpośrednio w powierzchnię Ziemi. Ma to o tyle istotne znaczenie, że cząstki wiatru słonecznego to są po prostu cząstki stosunkowo niezbyt energetyczne, ale cząstki promieniowania kosmicznego. A wiemy, że promieniowanie kosmiczne jest szkodliwe dla żywych organizmów, wytwarza mutacje, wytwarza czasami szkodliwe zmiany w organizmach żywych. Magnetosfera nasza zapobiega temu bombardowaniu, intensywnemu bombardowaniu powierzchni Ziemi przez promieniowanie kosmiczne płynące ze strony Słońca. Ale właśnie przez to, że pole magnetyczne Ziemi jest w stanie zatrzymać cząstki wiatru, potrafi je również uwięzić. Te z nich, które przenikną głębiej do magnetosfery, zaczynają krążyć po linii spiralnej wokół linii sił ziemskiego pola magnetycznego, zbliżając się do obszarów biegunów magnetycznych Ziemi.
Pamiętajmy, że atmosfera Ziemi na tym rysunku, który tu jest pokazany, jest niezwykle cienka, ma grubość mniej więcej linii, którą by tu można było obrysować, narysować wokół Ziemi. Tak więc w tych dalekich obszarach panuje właściwie próżnia kosmiczna. Te cząstki wiatru mogą się w związku z tym poruszać swobodnie, nie zderzając się z niczym, aż dotrą do okolic bieguna magnetycznego Ziemi i tutaj zanurzają się w atmosferę Ziemi. Tu, gdzie już jest gęsto, oczywiście natychmiast trafiają w jakiś atom z atmosfery ziemskiej, mając dużą energię, powodują jego jonizację, no i następnie potem następuje rekombinacja tych atomów, przez co jest wysyłana energia o bardzo określonej długości fali, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z azotem na przykład, czy z tlenem, to jest w odpowiednio innej długości fali wysyłane to promieniowanie i to promieniowanie widzimy właśnie jako te wspaniałe falujące zasłony złóż polarnych. Wtedy, kiedy Słońce jest mniej aktywne, wiatr jest oczywiście mniej intensywny, zorze polarne są słabsze. Wtedy, kiedy jest bardziej aktywny, wtedy jest, te zorze są bardzo silne, dobrze widoczne, czasem nawet były obserwowane z Polski. Podobnie jest z koroną. Korona w momencie, kiedy Słońce jest bardziej aktywne, jest większa, natomiast w okresach mniejszej aktywności jest mniejsza. Słońce zmienia swoją aktywność mniej więcej co 11 lat. To jest to falowanie nazywamy cyklem słonecznym. Nie bardzo rozumiemy, co jest zegarem, który określa, że właśnie co 11 lat pojawiają się silne pola magnetyczne na powierzchni Słońca, a potem po paru latach natężenie tych pól magnetycznych maleje, Słońce staje się mniej aktywne po to, żeby znowuż po kilku latach od nowa być bardziej aktywne. Są oczywiście różnego rodzaju modele, są różnego rodzaju spekulacje, ale do końca jeszcze cyklu nie rozumiemy, choć wiemy, że nie jest on unikatem. Prowadzone obserwacje aktywności wielu innych gwiazd pokazują, że również i w innych gwiazdach występują podobne cykle i o podobnej długości, od kilku do kilkunastu czy dwudziestu lat. Zbyt krótkie okresy obserwacji tych gwiazd nie pozwalają nam stwierdzić dokładnej długości, czy też tego, czy te okresy są, czy te cykle są stałe, ale w każdym razie nie jest to nic nadzwyczajnego. Oczywiście również nie wiemy, co jest zegarem określającym długość cyklu w innych gwiazdach. Otóż wiatr słoneczny, niezależnie od oddziaływania z atmosferą ziemską, unosi ze sobą, jak już wspomniałem, pole magnetyczne Słońca. Linie sił pola magnetycznego są zamocowane na powierzchni Słońca i porywane przez wiatr słoneczny, potem daleko w przestrzeń międzyplanetarną. Słońce przy tym przecież cały czas rotuje. W związku z tym linia sił, która jest zakotwiczona na powierzchni Słońca, a potem gdzieś tam daleko jest razem z wiatrem unoszona i też można potraktować ją jako tam daleko już zakotwiczoną, zaczyna się nawijać na Słońce, przyjmuje taki kształt spiralny. No i to powoduje naturalnie, że powstaje para sił magnetycznych związana z tym polem magnetycznym, która próbuje zahamować rotację Słońca. A zatem utrata materii poprzez wiatr słoneczny unoszący pole magnetyczne powoduje, że na Słońce jest stale wywierana para sił spowalniająca rotację Słońca. I taka rotacja, jaka jest obecnie Słońca, jest zapewne związana z tym, że już przez wiele miliardów, przez te 4,5 miliarda lat, jakie istnieje Słońce, Słońce było hamowane przez wiatr gwiazdowy. Na jakiej podstawie przypuszczamy, że cały czas Słońce było aktywne? Na jakiej podstawie możemy przypuszczać, że Słońce szybciej rotowało, że zostało teraz zahamowane? No tutaj właśnie pomagają nam obserwacje gwiazd podobnych do Słońca. Schemat, o którym ja tu mówię, powtarza się cały czas. Gwiazdy młode rotują znacznie szybciej niż Słońce. Okres rotacji Słońca wynosi około 4 tygodni, 25-26 dni, w zależności od tego, o jakim obszarze Słońca mówimy, 25,4 dnia dokładnie na obszarze równikowym. Tymczasem gwiazdy
podobne do Słońca, ale znacznie młodsze, mające nie 4,5 miliarda, ale powiedzmy 100 milionów lat zaledwie, rotują nieodmiennie z okresami paru dni. I oczywiście wtedy są znacznie bardziej aktywne. Nasz mechanizm powstawania pól magnetycznych wskazuje, że im szybciej rotuje gwiazda, tym silniejsze pola są wytwarzane i potem wynoszone na powierzchnię, a zatem tym większa jest aktywność gwiazdy. A zatem gwiazdy młode były bardzo aktywne i bardzo szybko rotowały. W miarę upływu lat maleje tempo rotacji i maleje również aktywność gwiazdy. Rysunek z mojej pracy sprzed około 10 lat, na którym odłożone jest na osi pionowej okres rotacji gwiazdy, na osi poziomej jest odłożony wiek gwiazdy. Obserwacje wskazują tutaj w sposób jednoznaczny, że wszystkie gwiazdy młode rotują szybko, gwiazdy starsze rotują coraz wolniej. Jest na tym rysunku również pokazane Słońce ze swoim obecnym okresem rotacji. Wydaje się, że z dużym prawdopodobieństwem zmiana okresu rotacji Słońca przebiegała tak, jak to jest pokazane na górnym rysunku. Tu na osi pionowej mamy 10, 20, 30 dni, to jest okres rotacji. Na osi poziomej mamy wiek Słońca, logarytm wieku Słońca. 10 do 7 lat, 10 do 8, 10 do 9, czyli miliard lat, no i 10 do 10 Słońce jest młodsze, Słońce ma 4,5 miliarda lat, leży mniej więcej w tym miejscu. I to jest rzeczywisty okres rotacji Słońca, jaki w tej chwili mierzymy, natomiast krzywa czerwona pokazuje pewną ekstrapolację opartą nie tylko o Słońce, ale również i o inne gwiazdy, stąd ta linia nie przebiega dokładnie przez symbol Słońca, pokazuje, jak się ten okres zmieniał w przeszłość. Jak widzimy, gdy Słońce było bardzo młode, gdy miało 10 czy około 100 milionów lat, jego okres rotacji wynosił 2 do 3 dni. Wtedy jego aktywność była niezwykle wysoka. Aktywność można mierzyć na różne sposoby. Jednym ze sposobów pomiarów aktywności jest pomiar emisji rentgenowskiej promieniowanej przez gorącą koronę. Gorąca korona o temperaturach miliona kelwinów bardzo intensywnie promieniuje promieniowanie Kepler i ono jest w części rentgenowskiej. Także im więcej materii i im gorętsza materia jest w koronie, tym więcej emisji rentgenowskiej. Także to jest dobra miara aktywności gwiazdy. Nie patrząc na tę drugą krzywą niżej tutaj leżącą, bo ona jest może mniej interesująca w tej chwili, dla nas zwróćmy uwagę na tę krzywę górną, na tę krzywę górną, która nam opisuje, jak przebiegała emisja rentgenowska Słońca w funkcji wieku. Tutaj mamy logarytm strumienia z jednostki powierzchni Słońca. No, na osi poziomej jest podobnie jak poprzednio wiek Słońca. I to, co jest interesujące, to to, że obecny poziom emisji rentgenowskiej Słońca jest tutaj. Pionowa kreska pokazuje nam nie błąd obserwacji, ale zakres zmian emisji rentgenowskiej związanej z cyklem słonecznym. Słońce mniej aktywne ma mniej emisji, w momencie maksimum aktywności jest oczywiście bardziej aktywne. Natomiast ta krzywa czerwona znowuż jest oparta nie tylko o obserwacje Słońca, ale też innych gwiazd. I znowuż, gdy Słońce miało okres rotacji rzędu paru dni, gdy miało wiek około 100 milionów lat, jego emisja rentgenowska była, jak popatrzymy na tę oś, mniej więcej tysiąc razy większa niż dzisiaj. Możemy również podejrzewać, że też i wiatr słoneczny był tysiąckrotnie intensywniejszy niż dzisiaj. Przypomnijmy sobie teraz, co mówiłem na temat oddziaływania wiatru słonecznego i aktywności słonecznej w ogólności z Ziemią. Otóż wyobraźmy sobie teraz, że mamy do czynienia ze Słońcem, które jest dużo młodsze, ma na przykład wiek poniżej 1 miliarda i wtedy zarówno jego wiatr słoneczny, jak i emisja rentgenowska są 100 czy 1000 razy większe niż obecnie. To oczywiście oznacza, że Ziemia jest bombardowana niezwykle intensywnym strumieniem promieniowania, przenikliwego promieniowania rentgenowskiego oraz bardzo intensywnym strumieniem promieniowania kosmicznego pochodzącego z wiatru słonecznego. Wiemy teraz skądinąd, że pole magnetyczne Ziemi czasami
znika, czasami słabnie, zmienia swój znak i są okresy, kiedy jest niezwykle słabe, praktycznie zerowe. Wtedy Ziemia była odsłonięta i podatna na to bardzo silne promieniowanie. Czy wysoka aktywność Słońca mogła mieć jakiś wpływ na tempo ewolucji życia biologicznego na Ziemi? Czy na przykład mogło być tak, że w tych wczesnych stadiach, kiedy Słońce było tak bardzo aktywne, czy mogło sprzyjać, czy też przyspieszać tempo powstawania mutacji? Tego oczywiście nie wiemy, ale nie możemy takiej możliwości wykluczyć.